Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak uprawiać truskawki w beczce. Już od wielu lat planowałam ten sposób uprawy truskawek, ale jednak za każdym razem jakoś tam nie było czasu, bo to trzeba zrobić na wiosnę, a na wiosnę przy małych dzieciach jest i tak już sporo roboty na działce. I jakoś to naprawdę się nie posuwa do przodu. W tym roku, z racji tego, że jestem w ciąży i tak nie mogę wejść do warzywniaka, mogę sobie poświęcić czas na to, żeby właśnie przygotować taką beczkę. Jedna z czytelniczek bloga, Marzena Rutkowska, przysłała mi zdjęcie, na którym widać właśnie, jak w zeszłym roku miała właśnie w ten sposób uprawiane truskawki. Powiem Wam, że zadziałało to bardzo motywująco na mnie i dlatego w tym roku postanowiłam jednak faktycznie się za to zabrać. Do uprawy truskawek w beczce będziecie potrzebowali przede wszystkim beczki, otworów, które nawierciliśmy otwornicą. Tu napiszę Wam, jaką dokładnie, bo nie pamiętam rozmiaru. Chodzi o to, żeby odległości między truskawkami nie były mniejsze jak 20-30 cm, żeby mogły sobie krzaczki swobodnie rosnąć. Rurki PCV, która ułatwi nam podlewanie tutaj tej beczki. Ja rurkę nawierciłam wiertłem takim drobnym, gdzie robiłam gdzieś po 4 otwory na kawałku 10-centymetrowym. Także tutaj włożę wąż ogrodowy, który albo z konewki tutaj wleje wodę i samo się tam wszędzie ładnie podleje. Jeżeli będziemy lać z góry wodę, to raczej wątpię, żeby ona doleciała nam do samego dołu, a poza tym w górę będzie błoto, a na dole będzie wciąż sucho. A tak w ten sposób spokojnie sobie korzenie na całości pobiorą. Beczkę uzupełniliśmy ziemią. Jedną część daliśmy ziemi ogrodowej, jedną część ziemi z worka i jedną część kompostu. Wsypałam też, przyznam się od razu, że też wsypałam taką sporą garść azofoski, bo zawsze na wiosnę trochę warto popędzić truskawki do wzrostu, żeby szybciej nam wypuściły te liście i zaczęły brać się za owocowanie. Później, jak już zaczną pojawiać się kwiatki, czyli gdzieś tam w drugiej połowie maja, o ile zdążę, bo termin mam na 1 maja, to w wiadrze rozmieszam obornik bydlęcy i przecedzę to i tym będę też podlewała raz w tygodniu, bo obornik ma bardzo dużą ilość potasu, który jest potrzebny przy kwitnięciu. Ale też nie za dużo, bo pamiętajcie, że to jest beczka, mała powierzchnia ziemi, żeby jak przeschnie, w razie czego, żeby nam nie popaliła sadzonek. Teraz tak, sadzonki najlepiej pobierać dwuletnie, bo osoby, które zaczynają uprawę truskawek, pewnie nie wiedzą, że truskawki, młode sadzonki, słabo owocują. Najlepiej owocują truskawki nam w drugim i trzecim roku, więc takie też sadzonki będę tutaj uzupełniać, nasze otwory. I ja będę wkładała po 2 sadzonki do jednej tutaj dziury. I teraz tak, najwygodniej, bo tu już widzicie, część truskawek jest posadzona, bo robi to warstwami, tym bardziej, że nie można uzupełnić sobie ziemi do pełna, bo widzicie, korzenie są dość długie i nie zrobicie przez ten otwór tej odpowiedniej dziurki, a poza tym najważniejsze, ta ziemia musi się ubić. Więc jak wsypiecie będziecie wsypywać tą ziemię, to róbcie to etapami. Warstwa ziemi, truskawki, warstwa ziemi, podlejcie, trochę opadnie, dosypcie ziemi, tak żeby znowu dojść do poziomu tutaj tej kolejnej dziury. Znowu położycie truskawkę korzeniami, zasypiecie, podlejecie, dosypiecie i tak do samego końca. I na końcu możecie zakończyć tutaj z 4 sadzonkami truskawek od góry. Nie wiem, jak to będzie wyglądało latem, gdy na przykład będzie tydzień mocnych ulew. Wtedy chyba raczej będę je nakrywała z góry jakąś pokrywą, bo mogą wtedy im się za bardzo zalać. Zalet uprawy truskawek w beczce jest bardzo dużo, bo tak naprawdę nie musimy hakać, nie musimy się schylać. Tak jak ja, mam małe dzieci, więc nie ma obawy, że pomiędzy właśnie ścieżkami gdzieś mi będą je deptać, tylko wszystkie sobie wyzbierają. Truskawki na pewno będą owocowały wcześniej niż normalnie w gruncie, bo beczka stoi zawsze na słońcu i jest bardziej ogrzana, więc truskawki na pewno będą rosły szybciej. Dalej, nie trzeba tutaj pozbywać jakichś zielska, nie ma obawy, że wejdzie nam tutaj nornica, czy te wąsy wszystkie, które będą wypuszczały truskawki, to wszystko łatwiej po prostu się będzie nam zbierać.
Z minusów, no na pewno to, że trzeba będzie do tej beczki doglądać w ciągu roku częściej niż do truskawek, bo jednak mimo wszystko w gruncie nie ma obawy, żeby poza sezonem truskawki trzeba podlewać, no chyba, że są naprawdę wielkie susze, ale tak naprawdę to truskawki sobie same doskonale dają radę, jedynie tam kilka razy w roku trzeba je wyhakać, a tutaj no trzeba będzie przynajmniej raz w tygodniu je porządnie podlać poza sezonem, żeby one nam nie obeschły. W tym roku te truskawki, które widzicie na tym poziomie, to jest Centa Sengana, nasza ulubiona odmiana truskawek. Na przyszły rok, widzieliście w poprzednim filmiku, wysiałam truskawki całoroczne, które no, na chwilę obecną są tak malutkie, że nie warto w ogóle ich w tym roku wsadzać do beczki. Przepikuję je w pudełeczka, niech sobie podrosną, wsadzę w grunt i dopiero na przyszły rok będę je tutaj uzupełniała w beczkę, którą zrobię jeszcze jedną, bo tak naprawdę w beczkę najbardziej się opłaca dać truskawki całoroczne, które zaczną owocować gdzieś tam od maja, aż po sam koniec listopada, bo jak nie będzie mrozów, to one wciąż będą owocowały tak jak poziomki. Ja przeważnie do ogródka pakuję sadzonki po dwa w jedną dziurkę. Nie dość, że wtedy nie ma obawy, że któraś się nie przyjmie, a dwa, że jednak jak sadzicie w miarę rzadko, to nie ma obawy, że nam będą pleśnieć. A zawsze w jednym miejscu jest więcej truskawek. Ja nie mam tutaj hektarów, więc nie mogę też sobie pozwolić na to, żeby jakoś tak luźno te truskawki uprawiać. Jak widzicie, pozbywam się starych, zeszłorocznych liści, które już były jakieś tam albo poplamione czymś, albo suche. I korzeniami będę wkładała do środka, tak, aby korzenie były albo naprostowane, albo schodziły lekko w dół. Nie możecie robić tak, żeby truskawki Wam w beczce wchodziły tak. One co prawda później i tak sobie pójdą na dół, ale one nie będą się już na samym początku źle czuły. Dobra, chodźcie zobaczyć tą beczkę od środka. Sadzonkę składającą się z dwóch truskawek będę wkładała tutaj ten ostatni otwór. Tu już mamy położone wszystkie truskawki. Widzicie, wszędzie są te korzenie skierowane w dół. Otwory w tej rurce zrobiłam co taką odległość z każdej strony, tak aby wszędzie tutaj równomiernie w miarę się rozchodziła ta woda. Sadzonki wcześniej oczyszczone ze starych liści wkładam. Pamiętajcie, że w ogóle im lepsze sadzonki pobierzecie, tym będziecie mieli lepsze efekty. Sadzonkę, jak wygodniej. Jeżeli duża sadzonkę, no to wygodniej wsadzić od zewnątrz. Pamiętajcie, aby wyciągnąć wszystkie korzenie, nic nie ma zostawać nam tam na wierzchu. I aha, jeszcze tak muszę wyciągnąć. Sadzonki, jak będziecie mieli duże, to widać od razu, ale jeżeli będziecie mieli malutkie, pamiętajcie, żeby wkładać nie głębiej jak dotąd w beczkę, bo serce truskawek, czyli to skąd wychodzi środek truskawki, musi znajdować się na zewnątrz, bo tutaj, tak jak widzicie, już wychodzą kolejne liście, a za chwilę będą wychodziły pędy z kwiatkami, więc to musi znajdować się na zewnątrz. O, i tutaj wkładamy całe, najlepiej sobie obrócić, zobaczyć, czy z każdej strony wszystkie korzenie są skierowane do środka, a nie na nic nie zostało nam na zewnątrz. Wkładamy lekko tutaj, przesypujemy ziemią. Teraz praca akuratna dla ciężarnej. Te wszystkie, bo ja tutaj mam, pamiętajcie, jedną część kompostu, więc wszystkie jakieś tam patyczki, które się tutaj dostaną, wszystko wywalajcie. I tutaj ładnie musi być wszystko równo przykryte. O. Zaglądajcie tu co jakiś czas na ten filmik, bo na samym końcu będzie dołączony odnośnik, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak truskawki wyglądają później. Tu widzicie kawałek wapna nawet jeszcze. To teraz podleję. Nie możecie też lać tej wody zbyt mocno, bo wtedy z tych dziurek za bardzo będzie wpryskała woda w korzenie. Ona ze spokojem niech się tutaj porozchodzi. Zresztą słychać, że jest coraz wyżej. Ładnie nam się wszystkie truskawki podlewają. Ja tu z góry teraz podleję, bo ja tu Wam tylko chciałam pokazać, jakim ciśnieniem maksymalnie nam
będzie dobrze podlewać te truskawki. A teraz muszę z góry tu podlać porządnie, bo chcę, żeby ta ziemia się trochę jednak ubiła. O, i teraz przesypię do pełna. Wsadzę tu kilka tych młodych, wysianych truskawek całorocznych. Niech będą od góry nam tutaj zdobiły truskawki cały czas. Dobra, truskawki posadzone. Tak jak widzicie, tu jest akurat sadzonka, którą przed chwileczką wkładałam. Teraz już tylko właściwie kosmetyka, no bo trzeba te sadzonki tutaj przygotowałam pod filmik, ale resztę wczoraj z tym brzuchem pracuje mi się dużo gorzej niż normalnie, więc ze spokojem sobie tu za chwilę usiądę i będę je tam obcinać. Chodzi o to, żeby pozbyć się tych wszystkich wystających końcówek po starych liściach zeszłorocznych, tak aby ładnie tutaj było miejsce na tegoroczne liście i pędy z truskawkami. Zaglądajcie co jakiś czas na ten filmik, bo będę dokładała takie obrazki, odnośniki do kolejnych filmików o uprawie tych właśnie truskawek, także będziecie mogli co jakiś czas zobaczyć, co się u nich dzieje. I później nawet może uda mi się zliczyć, ile tak naprawdę truskawek z nich zjedliśmy. To są pędy dwuletnie, więc powinno ich być nawet całkiem dużo. Naszą beczkę ustawimy na takich cegłach, nie pamiętam jak one się nazywały, dawaliśmy je pod taras, jak budowaliśmy tutaj na działce, tak aby te dolne sadzonki znajdowały się trochę wyżej niż przy samej ziemi, bo wtedy nie będą tak się brudziły od tego. Ta beczka i tak będzie stała w innym miejscu, więc tam będzie miało to znaczenie. No, mam nadzieję, że zachęciłam kilka osób do tego, aby wsadzić swoje truskawki do beczek. Jeżeli zrobicie to, to przysyłajcie zdjęcia albo filmiki na kontakt @kasia.in. Tam będę dołączę je do galerii czytelników. Na blogu też znajdziecie oczywiście wpis poświęcony temu, jak uprawiać takie truskawki w beczce. Owocnych zbiorów!